Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Pamiętacie, w poprzednim odcinku zastanawiałem się, co w tym samochodzie nie gra. Dlaczego pracuje nierówno, bo tak tutaj mamy napisane. Silnik nierówno pracuje. I kurczę... Nie ma silnika. Rozebrałem go całkowicie. Sprawdziłem wszystko po kolei. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Wcale nie trzeba było się dotykać do silnika, bo wystarczyło wlot powietrza naprawić, czyli co my tutaj mamy? Obudowę filtra powietrza i filtr powietrza. Trzeba kupić i to w zasadzie tyle, no ale sobie będziemy składać wszystko po kolei, cały ten samochód. Oh my god. Ale jak człowiek nie wie, to nie sprawdzi, nie będzie wiedział, się nie nauczy, więc no... Tak bywa. Nie wiem, dlaczego obudowa filtra powietrza ma wpływ na nierówną pracę. Może tam chodzi bardziej o to, że gdzieś tam to powietrze gorzej dochodzi. Na przykład tutaj mamy jakąś rurę i albo że dochodzi z różnych stron to powietrze, gdzie nie powinno. Tam miałem dużo tych filtrów, można by było część posprzedawać. No ale chodziło tu o filtr powietrza, a co Lucek zrobił? Lucek wziął i rozmontował cały silnik, chłodnicę, wentylator, wszystko rozmontowałem, żeby znaleźć usterkę i ewentualnie zniszczoną część. No niestety nie natrafiłem, dopiero, o patrz, a tutaj co to takie, o co to dziwne i... Nawet chyba tak jak patrzyłem do tego silnika, to tutaj mówiłem, śmiałem się, że Tomek włożył głowę do obudowy filtra powietrza i zobaczył, że ten filtr powietrza jest taki trochę jakby popsuty, ale myślałem, że to mieści się tak w granicach normy i nie trzeba tego naprawiać. No ale okazało się troszeczkę inaczej. Tutaj mamy żura silnikowy. Jeśli ktoś z Was nie wie, jest taka gra jak My Summer Car. Tam możemy na żurawiu silnikowym złożyć silnik. Dokończyć go, bo składamy go w zasadzie na blacie stołu. Tutaj takiej możliwości nie ma, możemy wmontować to bezpośrednio do samochodu. Chociaż nie jestem pewny, ale chyba będzie można coś tutaj jeszcze zrobić z tym żurawiem, jakoś to odblokować, bo można tutaj coś robić, tak? Ale nie mam pasujących części w ekwipunku, nie wiem co to oznacza, czy... No, mam ten blok silnika i wiecie, cały ten silnik jest u mnie rozmontowany na części pierwsze, także będziemy sobie dzisiaj składać ten silnik, a ja go rozmontowywałem poza odcinkiem. No i teraz muszę sobie przypomnieć kolejność, a tu możemy od razu te pompy poinstalować. Tam zaraz pójdziemy na dół. W ogóle jak rozmontowywałem, to ściągnąłem miskę olejową, ale nie odprowadziłem oleju. I tutaj jest też tak samo, że za sprzątanie musimy zapłacić 100 dolców. Bardzo fajna sprawa, że jest kara za to i trzeba o tym pamiętać. I właśnie też specjalnie sprawdziłem, czy twórcy o tym pamiętali, żeby ukarać gracza, jakby nie spuścił oleju, bo jak się nie spuści, to no przecież szkodzi się środowisku. Zawsze trzeba ten olej odpowiednio zutylizować. Dobrze, to co, sobie założymy tutaj tłoki, chyba. Nie, musimy najpierw wał korbowy i to chyba od dołu trzeba. Coś tu chyba jeszcze... Nie, wszystko od dołu najpierw sobie założymy. Miskę olejową. Część rzeczy i tak będziemy musieli od góry, jak właśnie te tłoki, także... A zaraz wam pokażę wszystko. Więc tak, tutaj sobie rurę początkową. Katalizator sobie założymy. No to ja wszystko tu rozmontowałem, bo myślałem, że to może być coś z tych rzeczy. I teraz, żeby zamontować tłoki, no to musimy znowu opuścić samochód i później dopiero je przyczepić do wału korbowego. Tam są takie zaczepy. A tutaj możemy już sobie sprzęgło i skrzynię biegów złożyć. Tak to wygląda. Ok. Tu mamy łożysko dociskowe. No i skrzynię biegów. Pyk. Pół ośki. Aha, tu łącznik był, bo tu jeszcze był łącznik od półosi. No ale to możemy sobie wszystko poskładać, zawsze samochód będzie wyglądał bardziej kompletny. Pyk, pyk. Dobrze, że te śrubki się szybko wkręcają, bo masakra. Ok. Teraz chodźmy sobie z tej strony. Myk. Ok, no i teraz opuszczamy cały samochód.
I u góry. Teraz musimy tłoki. Okay. Tutaj widzicie, nie tylko tłoki, ale też i te pierścienie są oddzielnie. Musimy, czasami może być takie zadanie, że mamy wymienić nie cały tłok, ale same pierścienie na tłoku, nie? To może być bardzo ciekawe, bo w 15, w poprzedniej części mechanika, no to mieliśmy cały tłok do wymiany i tyle, a tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe elementy poza tym całym tłokiem. To jest bardzo fajne. Dobrze. A Tomek jak już zrobi to zadanie, to już będzie chyba wszystko umiał robić. Cały silnik złożyć. Się dostaje takich umiejętności, to powinienem dostać, chyba z 5 punktów doświadczenia do wykorzystania. No ale nie wiem, gra nie będzie taka hojna dla ludzka, na pewno. Pyk, 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 pyk. Pyk. Dobrze, tu chyba mamy wszystko. Teraz wałki rozrządu. Później tam trzeba ten wał korbowy poprzyczepiać. Tutaj cały ten rozrząd już sobie poskładamy, żeby później wizualnie tego było mniej. No i żeby tak nie opuszczać i nie podnosić cały czas tego samochodu. Tutaj myślałem, że też z tą listwą tryskową, tak? Czy dolotową? Tryskową chyba. Też myślałem, że z tym będzie jakiś problem, że tam coś nie tak jest, ale okazało się, że nie, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest tak. A tutaj nie ma właśnie tej rury. Jak widzicie, jest tutaj przepustnica i tutaj mamy filtr powietrza. Od tego filtra powietrza do przepustnicy powinna być jeszcze taka rura doprowadzająca powietrze. No po coś ten filtr powietrza jest, nie? Także jak tego nie widzicie, to się nie martwcie. No, w normalnych samochodach to jest. No. Cyk. I tutaj mamy jeszcze napinacz paska. No to sobie wszystko skończymy. Zobaczcie, idzie to naprawdę bardzo szybko. Także szybsze instalowanie części i wkręcanie śrubek, jak widzicie, przydaje się przy takich zaawansowanych montażach. Nie mogę się doczekać, kiedy Tomek odblokuje sobie jakąś wkrętarkę taką fantastyczną. Będzie tylko tak wszystko wkręcał. Będzie od razu. Nawet nie będę musiał się zastanawiać, wszystkie śruby się kręcą. Same po prostu. Tak Tomek będzie pracował. No ale póki co trzeba się męczyć. Ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Dobrze, to mamy. Tu już chyba wszystko u góry. Mamy złożone. Filtr powietrza to mamy. Moglibyśmy, nie możemy jeszcze olejem zalać, bo jeszcze nie mamy miski olejowej. Także wszystko znowu wyleci. Okej. Instalujemy. Tu już, no i tutaj musimy sporo przykręcić rzeczy. Pyk. 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 I jeszcze. Okej, i ostatni. Dobra. I jeszcze miska olejowa, już będziemy mogli zalać olejem zaraz. No i chyba będzie po zadaniu, zobaczcie. Z całkowicie pustego miejsca z komory silnikowej już mamy zabudowane wszystko. Ale w rzeczywistości to trwa dużo, dużo więcej czasu. To nie jest takie proste. Choćbym nie wiem, ile mechaników robiło przy jednym samochodzie naraz i jacy by doświadczeni nie byli, na pewno nie poszłoby to tak szybko. Co jest? Ło. Czyżbym przelał? To było trochę dziwne, bo mi się ten baniaczek jakby nie... Oczywiście, że przelałem. Widzicie, ten baniaczek jakby nie ten, nie poruszył. Aż tak na dół, wiecie o co chodzi. Więc musimy z powrotem samochód podnieść. Spuścić olej. A zresztą czekajcie. O! Podnoszę się razem z samochodem. Widzieliście to? Dobra, zobaczmy. A, tu coś jeszcze. Łącznik stabilizatora tylnego. Musimy to zobaczyć. Tutaj chyba coś było, bo już widziałem, jak oglądałem samochód. Że tu były problemy. Mamy łączniki stabilizatora. Jeden łącznik stabilizatora. To jest właśnie to, tylko że z drugiej strony. I patrzę jeszcze, co tutaj było zniszczone. Łożysko piasty? Sied, to może być
Może być wszędzie, na dobrą sprawę. A zobaczymy, co nam tutaj badanie wykaże. Czy coś tu będzie się świecić? Bo tak, tu mamy łożysko piasty, zaślepka półosi. No, okej. Okay. A chodźmy teraz... Nie to. Chodźmy teraz z drugiej strony zobaczyć. Nie wiem, z której strony to łożysko. O, jest tutaj chyba. Jest tu łożysko piasty, jest w stanie 13%. I mamy górne łożysko... Nie, ogranicznik amortyzatora tak się nazywa. Tylnego, czyli musimy koło ściągać. Pyk, pyk. Okej. I tutaj mam za... W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to wszystko odkręcałem. Łożysko, okej. Mamy łożysko. Łącznik. I... A, tutaj do wszystkiego jest ładne dojście. Ogranicznik amortyzatora tylnego. Ogranicznik. Łożysko. Łożysko piasty. I łącznik. Stabilizatora tylnego. Mamy wszystko. I instalujemy z powrotem. Tutaj przydałaby się kooperacja. Fajne by to było. Kilku graczy, nie? By sobie sobą pracowali. Jak w farmingu. Było spoko. Jeden by coś tam badał samochód, drugi by to robił, trzeci tamto. Jeden mechanik tutaj jest w stanie ogarnąć dużo rzeczy. Ale taka współpraca mnie to zawsze jarało we wszystkich grach. Tomek jednak później będzie miał dużo roboty, dużo zleceń. Przydałby się jakiś pomagier dla Tomasza. W Tomasz i spółka. Okej. Okay. Ach, ten dźwięk wkręcanych śrubek jest taki fajny, taki satysfakcjonujący. Mamy 200 do 300 dolarów. O, nie. Gra się wysypała. Koniec! O! Zapisz grę i wróć do menu. Mam nadzieję, że się zapisze to zalecenie. Jeszcze raz. O kurde, co to się stało? Czemu mi słuchawki nie działają? Jeszcze raz spróbuję podłączyć słuchaweczki. Mam nadzieję, że się wczyta i że wszystko będzie dobrze. O! Dźwięk jest. I zlecenie chyba jest zrobione. A tu mam kolejnego złomka do roboty. I jeszcze mam BM-kę. Tutaj. Jest tam BM-eczka, czeka sobie. Ale tu mam ciekawą rzecz. Zobaczmy sobie. Trzeba zmienić rozrząd, wymienić filtry. A tu mamy... A, to zwykła rządowa czwórka. Ja myślałem, że będzie tu jakaś V8-ka albo coś takiego hardkorowego. Mamy tu filtr paliwa, możemy go sobie już odczepić. Mamy tu filtr oleju, ale to na podnośniku. No dobra, chodźmy z tym gnojem na podnośnik. Jeszcze tylko sprawdzimy sobie. Pompa wody. Pompa wody. Pompy wody jeszcze nie wymienialiśmy. Dobrze, to wiecie co? Kupmy sobie od razu te części. Tam była pompa wody chyba R4. Pompa wody. Jest, R4 to będzie to. Musimy zapamiętać więcej części, nie tutaj. Czekajcie, bo już... Właśnie, jak ten notatnik działa tutaj? Weźmy sobie na przykład... Mamy rozrusznik. Aha, w ten sposób. Notatnik. Skrzynia biegów. I teraz tak, wchodzimy sobie tu. I co z tym notatnikiem? Bo nie wiem. Nie mogę go tu sobie otworzyć. Mam tu napisane coś, ale ja wiem. Usuń wszystko. Dobra. Zobaczmy sobie. Pyk, pyk. Jest tak. Pasek rozrządu. R4. Napinacz paska. Pasek rozrządu. Napinacz paska, ok. I tam było coś jeszcze takiego dziwnego. O kurde, chyba źle kupiłem.
Tak, bo ja kupiłem zwykły pasek rozrządu. Napinacz paska, pompa wody. Jeszcze raz napinacz. Nie, pasek. Pasek R4. Jest. Ten będzie jakiś taki dziwny. I pompa. A, pompę już kupowałem, okej. O, shit, tutaj za chłodnicą. Trudny dostęp! Nie wiem, jak się tam dostaniemy, Tomek. Ale damy sobie jakoś radę. Pompa wody jest tu. Nie, to jest pompa wspomagająca. Pompa wody jest tu. Okej. Czy pompa wspomagania raczej się nazywa, nie? Pyk, pyk. Pompa wspomagania? Dobrze powiedziałem? Tak. Pompa wspomagania. Czemu? A, pasek klinowy. Czekaj. Moment, 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 bo my się tam do rozrządu musimy dostać. Musimy i tak to ściągnąć wszystko. Ja już tutaj kończę robotę, to jeszcze ty. O. Tu coś mamy. Tu jest napinacz paska, zobaczcie. Ha, ha, ha. Mamy... O, proszę. I o to mi chodziło. I teraz sobie zainstalujemy ładnie. Pyk. I napinacz paska. Pyk. Okej. 57%, tak słabo trochę. No ale to nie moje auto, to tam nie musi być wszystko fantastycznie. Pyk. Okej. Pasek klinowy. Klinowy typ A. Okej. Też taki zniszczony trochę, nie podoba mi się to. To mamy zrobione. I filtry. Filtr oleju. Musimy na podnośniku. Filtr paliwa. I filtr powietrza. Okej. Powinno nam wszystko... Filtr. R4 nie mam. Powietrza. I paliwa. Okej. Okej. No, no, no. Okej. I okej. Znowu ten filtr powietrza. W sumie w swoim Volviaku też muszę powymieniać. Będzie miał wtedy takiego powera. Każda ciężarówka moja na prostej. Pyk. 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 Dobra, mamy. I co Tomek? Co tu jeszcze chcesz wymieniać? Ja już tutaj chyba wszystko powymieniałem. A, sorry, nie notatki. Notatki są niepotrzebne. Musimy filtr paliwa. I filtr oleju. Musimy od dołu. Właśnie ciekawe jest z tym filtrem oleju, bo chyba powinniśmy spuścić olej i dopiero wtedy wymieniać filtr oleju. Tak coś czuję. Tam nie ma żadnego chyba zaworu, który by to rozgrania... Chociaż, nie wiem w sumie. Może tutaj coś jest. Ciężko powiedzieć, nie jestem mechanikiem. No i dobrze, mamy końc... zrobione zlecenie chyba w końcu. To jest. Okej. No $300, Jezu, co oni tak sypią tą kasą, jakby chcieli, a nie mogli? No, zobaczmy, że jakieś nowe zleconka... O, shit! To jest ten, z GTA, jak on się nazywał. A, Tornado chyba. Głośny wydech, auto nie przyspiesza, mimo że silnik wchodzi na obroty. Zmiana biegów jest strasznie toporna. Biorę to. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja tak myślę, że V8 wzdłużnie ustawiona. Patrzmy. Jest V8. V8 i też wzdłużnie. Skrzynia biegów. Samochód nie przyspiesza, mimo że obroty się zwiększają, czyli widzimy, skrzynia biegów jest zardzewiała. I układ wydechowy też będzie do wymiany, ale tutaj smutna BMW czeka na ścieżce diagnostycznej i Tomek nie ma serca jej tak zostawić, więc zobaczmy. Moduł ABS, zacisk hamulca, dwa zaciski hamulca, kolektor wydechowy, tłumik końcowy, katalizator, ale... W sumie, ja tak tutaj robię te zadanka, robię te misje, wszystko robię po kolei. A tu się okazuje, że my chyba możemy powoli już zaupgrade'ować sobie postać. Co my tu mamy? Miernik kompresji wykryje ogólny stan silnika.
bardzo mi się to przyda, bo nie będę musiał rozbierać całego silnika, żeby stwierdzić, czy na przykład pierścienie nie są spierdzielone. To jest bardzo przydatne. Znaczy, tak myślę, że będzie przydatne. Nie wiem, jak w karmechaniku to nam się przyda. No ale Tomek, myślę, że będzie zadowolony. Chodź na podnośnik, panie BMW Z4. I spróbujmy z tobą coś tutaj zdziałać. Pompa ABS. Tak. Popatrzmy. Najpierw zrobimy problem z hamulcami. Zacisk hamulca, klocki hamulcowe. Chodź, ziomek, na podnośnik, bo na pewno będziemy musieli z tobą powalczyć na podnośniku. Pompę ABS kupimy. Pompa ABS. I tutaj mamy... O, ile śrubek, sporo. Pyk. Jest pompa. Montujemy nową. O! Moduł ABS także. No dobrze, nie zwróciłem uwagi na to. Pompa, moduł. 700 dolców! O, to ja czuję, że za to zlecenie dostaniemy sporo hajsu, no bo uszkodzeń jest bardzo dużo i naszemu mechanikowi Tomkowi zajmie to cały dzień roboty. To ja nie wiem, kiedy on ostatnio żonę widział. Dobrze, mamy. Fajnie, wymieniłem mu pompę. Pierdziele, oddawaj tą pompę, gnoju. Nie dam ci nowej pompy. Pompę miałeś dobrą. Mi się pomyliła pompa z modułem. Oddawaj moją nową pompę! Śmierdzielu. Masz tą swoją zepsutą. Nie ma tak. Źle mu zamontowałem, widzicie? Pyk, pyk. Okej, mamy to. Dobrze, katalizator, tłumik środkowy. Zacisk hamulca, klocki. Okej. Tłumik końcowy, katalizator. Czyli to już od dołu wszystko. Okej. Och, jakiś włosek mi wpadł do gardła. Masakra. Dobrze, zobaczmy. To jest 13%, katalizator 13%, 10%, tłumik środkowy 51%, akceptowalnie 45%, a jakie części, jakie części naprawię? 44% i tłumik końcowy do wymiany. Także tak, tłumik. Tłumik końcowy R4, tłumik środkowy. Dobra, weźmiemy. Tam jeszcze coś było. Tłumik końcowy. Fajnie, kupiłem tłumik środkowy, który nie jest potrzebny. Katalizator, kolektor wydechowy. Kolektor jeszcze... A, kolektor chyba jest od góry raczej. No to jest gdzieś tutaj. Dum, 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 dum. Tak. I to dostępne jest od komory silnika, także i tak będziemy musieli na dół to opuścić. A, kolektor. Kurde, który to? Jezu! A, I4B, okej. Okay. Jest. Pyk. I katalizator. Pyk, 200 dolców, okej. Okay. Tam trochę popłynę z kasą, bo kupiłem nie to, co trzeba. I jeszcze tłumik końcowy, to mamy katalizator, kolektor, rura wydechowa początkowa. Nie to. To będzie to. Okej, okay, i możemy chyba... Nie, wiecie co zrobimy? Opuścimy go, bo coś czuję, że turbo sprężarki my nie odkręcimy, jeśli nie będziemy mieli tej rury na dole odkręconej, więc... A nie! Dobra, ona może wisieć w powietrzu. Spoko! Tam w rzeczywistości ona jest jakoś przykręcona, także to nie ma problemu.
Ale to już dla świętego spokoju sobie wymienimy, żeby było ok. Jak te śruby szybko się wkręcają. Ok, i to musimy na podnośniku już wymienić. Zamkniemy machę, żeby tam o sufit mi dziury nie zrobiło. Ok, bo Tomek potem szpachli grubo będzie musiał kłaść tam. Dobrze. Chodźmy na tyły. Powinno się zaczynać chyba od początku, ale dobra, tam walić to. O, no nie trzeba nic przykręcać? Spoko. Pyk. Pyk. I... Ha! Złą rurę na początku, czy tak? Źle kupiłem. Świetnie! Kolejny wydatek niepotrzebny. Jeszcze raz sprawdzę dla pewności. Nie to. Rura B i 4B. Ok. B i 4B. Jest. Dobra, to mamy. O, tam trochę z kasą popłynę na tym zleceniu. No nic, zdarza się. To mamy. To wymienione, to wymienione. I tak wygląda okropnie, ale dobra, tam walić to. Chciał takie części, to ma. Jego sprawa. Nie, ja będę tym gównem jeździł. Okej, to mamy wymienione. Zacisk hamulce. I teraz musimy wziąć sobie tak. Weźmy sobie tryb badania. I tak, mamy tutaj zacisk hamulca. Tam chyba dwa zaciski były. Przedni i tam tylny lewy. I tutaj mam ja. Wszystkie koła trzeba odkręcać chyba. Trzy koła trzeba odkręcać na pewno. Świetnie, do roboty. Pyk. Dobra. Zaciski. Kupimy sobie kilka bębenków, bo mi się już chyba skończyło. Nie bębenków, tylko cylindrów. Cylinderków. Dwa zaciski, dwa cylindry. Bębenków. Teraz ta klocki. Klocki kupimy jedne. To chyba tylko jedne były. Moduł ABS wymieniliśmy. Zacisk, zacisk, klocki. Ok, wszystko. Czyli tutaj mamy tak. Tutaj mamy klocki do wymiany. Pyk. No i BMK będzie naprawiona, będzie zadowolona. Tutaj mamy jeszcze cylinderek jakiś na 70%. W zasadzie moglibyśmy go użyć. To przy następnym zacisku weźmiemy ten cylinderek 70%, bo on tutaj chce części takie słabe, więc tam kij mu w czoło. Wkręcimy mu jakieś gorsze, a co? O, tutaj możemy nawet. Jak będziemy wymieniać, to zaraz zobaczymy, czy da się ten... No czekajcie, tego chyba nie trzeba. No, klocki 63%, jest git. Wręcamy mu to. Zacisk. I teraz tak, patrzcie na to. 54%, elegancko. Proszę bardzo. Więcej mu nie potrzeba, naprawdę. Okej. Jeszcze tutaj z tyłu. Dobra, i tu mamy... Jezu, ta tarcza wygląda okropnie. Ale ona chyba jeszcze jest dobra, wiecie. Zacisk hamulca 9%. I co my tu jeszcze mamy? Jak dla mnie ta tarcza jeszcze jest okropna, ale jest na żółto, więc zostawiamy. I dajmy mu to. Świetnie. Nie będziemy mu dawać jakichś tam fantastycznych części, skoro takich nie chce, nie? Tomek musi tam trochę też, wiecie, biznesowo podchodzić do sprawy, a nie tylko, że o, dobra, robimy dobrze wszystkim. 2000 koła. To znaczy dwa koła. Dwa. Świetnie. Mamy. Fantastycznie. I został nam ten Oldsmobile. Został nam ten starożytny samochód. Tutaj mamy trochę do roboty, no bo to stary grat już jest. Jakie zawieszenie, kurczę, jak od jakiejś przyczepki. No ale jest.
Tak on sobie wygląda, mam tu bagażnik. To jest pierwszy raz go widzę. W ogóle, zobaczcie jakie wielkie auto, a jak mało miejsca w środku, nie? No dobra, może nie dla kierowcy i pasażera obok kierowcy, ale z tyłu to jest, ojej. Mało, bardzo mało miejsca. No ale tak, tak to wygląda. Wiecie co, jeszcze w Car Mechaniku fajnie by było, jakby można było ten układ kierowniczy tutaj zmieniać i nie wiem, czy można deskę rozdzielczą też sobie tutaj. Nie, kierownica to oznacza co? Można zdemontować, teoretycznie. Teoretycznie. Tryb demontażu karoserii. Okej. Okay. Nie, dobra. Zamontuj. Zamontujemy. Jest okej. Okay. Zajmiemy się tym samochodem już w następnym odcinku. Nie mogę maski zamknąć, bo chyba muszę wyjść z tego trybu. Okej. Okay. Zajmiemy się tym samochodem w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Pa.